Cześć, parę miesięcy temu poprosiłem Was na Facebooku o trudne pytanie do eksperta, który, cytuję, mocno siedzi w temacie LPG. Liczyłem na tych pytań kilkanaście, tymczasem przyszły setki pytań. Dzisiaj mam okazję zadać wybrane z nich, te najciekawsze z nich, ekspertowi. Tym tajemniczym ekspertem jest Piotr z firmy AG Centrum, które produkuje instalacje gazowe Zenit. Zapraszam. Witam, nazywam się Piotr Grabowski. Dzisiaj występuję w roli eksperta. No cóż, ktoś musi być tym ekspertem, więc spróbuję odpowiedzieć na wszystkie pytania zgodnie z moim doświadczeniem i wiedzą. Piotrze, chyba najczęściej powtarzanym pytaniem, bo zrobiłem przegląd tych pytań, było pytanie o żywotność silnika. I takie właśnie będzie to pierwsze pytanie. Mnie zawsze zastanawia temat żywotności silnika. Chodzi mi na przykład o 700 tysięcy kilometrów. Czy kondycja silnika będzie inna niż w przypadku, gdyby ten sam silnik jeździł na samej benzynie? Pytanie, jak widzę, jest nieśmiertelne, ponieważ od kiedy branża istnieje, to pytanie się cały czas przewija, co będzie z silnikiem. No, prawda jest właściwie jedna. No, właściwości fizykochemiczne paliwa, jakim jest LPG, no, jednoznacznie wskazują na to, że to jest paliwo, które jak najbardziej może zastępować benzynę. Nie ma takiego ryzyka, że żywotność silnika się zmniejszy. Wręcz można powiedzieć, że się wydłuża, ponieważ gaz jako paliwo nie łączy się z cząsteczkami benzyny, czyli olej, który nam smaruje silnik, nie zużywa się tak szybko, jak zużywa się w przypadku, kiedy jeździmy tylko na benzynie. I to jest, wydaje mi się, taka esencja tego wszystkiego. Natomiast osobną sprawą są jakieś konsekwencje, powiedzmy, długotrwałej jazdy na gazie, czyli to, co też często się pojawia, żywotność głowicy, czy też żywotność zaworów. Natomiast przy dobrze dobranej instalacji i przy odpowiednich komponentach, tutaj absolutnie nie skrócimy żywotności silnika, także takich obaw nie ma. Jeśli mówimy o silniku z przebiegiem z 700 tysięcy czy 800, warunek jest jeden. Jeśli tylko silnik jest w dobrej kondycji, jeśli mamy do niego zaufanie i wiemy, że pojeździmy jeszcze, nie wiem, 50 tysięcy czy 100 tysięcy, to ja nie widzę tutaj żadnego problemu z montażem instalacji gazowej. Kolejne pytanie to systemy piątej i szóstej generacji. To pytanie było sprecyzowane, właściwie niesprecyzowane, bo było tak, możesz zapytać o systemy LPG piątej i szóstej generacji. Cokolwiek autor miał na myśli, to jest challenge dla Ciebie. Jak z tego wybrniesz? Co autor miał na myśli? Tak, no systemy piątej i szóstej generacji są. Są. To uspokajam, są i to już od dobrych 20 kilku lat. Przynajmniej na naszym rynku, czyli w Polsce, spotykamy takie systemy. Musimy jednak sobie jasno powiedzieć, że systemy piątej, szóstej generacji, czyli tu mówimy o podawaniu gazu w fazie ciekłej, to jest raczej taki pomysł holenderski. My w Polsce od początku autogazu bardziej bazowaliśmy na rozwiązaniach włoskich, natomiast nie oznacza to absolutnie oczywiście, że Holendrzy nie mają też dobrych rozwiązań. Są. Można sobie takie instalacje zamontować, aczkolwiek trzeba się liczyć tutaj ze sporymi kosztami montażu takich instalacji. Prosiłbym o polecenie mocnej benzyny ponad 200-konnej pod LPG po 2015 roku w dużym kombi i tylko auto europejskie. Czy to nie jest tak, że z Waszego punktu widzenia to nie ma znaczenia, czy to jest w kombi, czy w cabrio, czy to jest europejskie, czy jakiekolwiek inne auto, bo Wy się skupiacie na silnikach? No dokładnie, tak. Więc tutaj takich pytań, często takie pytania padają, czy też jest wiele telefonów w związku z tym, że ktoś do konkretnego samochodu chciałby. Nas tak naprawdę interesują silniki. Czy będzie to cabrio, czy kombi, to jest kwestia tylko zabudowy zbiornika, ale to już jest do ustalenia indywidualnie. Tutaj naprawdę mamy bardzo wiele możliwości i opcji. Co do silnika, warto by się zastanowić, ile chce przeznaczyć pieniędzy na instalację. I wtedy wybrać pomiędzy silnikiem czterocylindrowym a sześcio- czy też ośmiocylindrowym, ponieważ tutaj mamy kryterium po 2015, czyli musimy już brać pod uwagę, że będzie to silnik z wtryskiem, bezpośrednim wtryskiem benzyny. To nam jeszcze podniesie koszt instalacji. Ja bym proponował dwulitrowy czterocylindrowy silnik na bezpośrednim wtrysku benzyny.
Tania instalacja, silniki te mają powyżej 200 koni, czasami 250, czasami 240. Absolutnie frajda z jazdy i komfort, przy tym zdecydowanie przyzwoite spalanie. Kolejne pytanie. Niech opowie o fajnych, mocnych silnikach w samochodach po 2010 roku. To jest niejako kontynuacja, tylko teraz masz większy wybór, bo już od 2010. Tak, super. Będzie się nadawało. No to tu mogę rozwinąć skrzydła, ponieważ możemy sięgnąć po auta zza oceanu. Tak. No cóż, zależy co kto lubi. Jeśli chcemy się ścigać jakimś niedużym samochodem, no to zdecydowanie turbo 2 litry, nie wiem, czy może to być Subaru, czy może to być jakaś ścigła Honda. Różnie. Natomiast z tego, co ostatnio montowaliśmy z takich ciekawych samochodów, może być to na przykład Ford Mustang. Mustang, tudzież inne podobne amerykańskie auta, bardzo reprezentacyjne, fajne w wyglądzie, warczące, jeżdżące szybko i nawet nie palące za dużo benzyny czy też gazu. Silniki 5.7 chemii, które tam możemy znaleźć i bardzo fajne silniki, pojemność 3-6 litra, bodajże 280 koni. Bardzo dobre jednostki, ekonomiczne, dynamiczne. I coś takiego z tym motorem absolutnie bym polecił. Jeszcze rozwinę pytanie, bo to jest ciąg dalszy, mianowicie oraz o pułapkach, jak na przykład Ford S-Max, gdzie nie ma miejsca na butle, bo w poprzednim pytaniu zwróciłeś uwagę na to, że jednak nadwozie dla Was ma znaczenie, bo gdzieś trzeba tą butlę upchnąć. Czy rzeczywiście wybierając samochód z myślą o założeniu instalacji gazowej, warto sprawdzić, czy miejsce na butle się rzeczywiście znajdzie? Jak najbardziej. Powiedzmy sobie tak, to miejsce na butle zawsze da się jakoś wygospodarować. Kwestia jest tylko taka, jak duża będzie to butla. Niekiedy to, co się da wrzucić, to jest, czy też zamontować, to jest zbiornik 35-litrowy. Niestety o pojemności brutto 35 litrów, czyli mamy w granicach 26 litrów gazu, który możemy spalić. No, ze zbiornikami jest na dzień dzisiejszy. Z montażem zbiorników jest o tyle kłopot, że większość samochodów nie ma już, może nie większość, ale zdecydowanie duża liczba jest aut, które nie mają już koła zapasowego, a tylko zestaw jakiś dojazdowy, czy też kompresor, który służy do pompowania, więc ta wnęka na koło zapasowe jest nieduża. Natomiast co do możliwości montażu zbiorników, to ograniczają nas tylko przepisy odnośnie wytrzymałości, czyli montaż zbiornika musi zapewnić odpowiednią wytrzymałość na obciążenia, na przeciążenia. I tyle. Reszta jest, tak jak mówiłem wcześniej, do ustalenia indywidualnie. Zawsze jakieś rozwiązanie się znajdzie. Kolejne pytanie, bardzo techniczne, więc ja go czytam słowo w słowo, żeby nic nie przekręcić. LPG do bezpośredniego wtrysku paliwa w fazie lotnej i ciekłej. Dlaczego podobno w fazie ciekłej jest szkodliwe i tak mało jest instalacji, i tak mało instalacji wychodzi, w nawiasie patenty? Czyli rozumiem, że tutaj jest takie zapytanie, czy to patenty ograniczają ilość tych instalacji? Też w ten sposób to rozumiem. No cóż, jeśli mówimy już o tych systemach szóstej generacji, tak, czyli systemów, w których podajemy ciekły gaz poprzez wtryskiwacze benzynowe, to raczej trudno to mówić o patentach. Być może są, nie mam pełnej wiedzy na ten temat. Natomiast podajemy paliwo przez wtryskiwacze benzynowe i w związku z tym może być problem natury homologacyjnej, ponieważ każda część, przez którą przepływa gaz, musi być zhomologowana jako część instalacji gazowej. W związku z tym, jeśli byśmy chcieli po kolei każdy jeden samochód, który przyjedzie robić na takiej instalacji, to musimy wtryskiwacze benzynowe, nie wiem, szynę paliwową, przewody benzynowe, pompę paliwa benzynową również zhomologować jako część, która będzie należała do zestawu instalacji gazowej. I to może być kłopotliwe, ponieważ ta lista nam się robi strasznie długa i trzeba każdy samochód homologować osobno, więc być może jest to powód, dla którego są pewne ograniczenia. Natomiast czy jest szkodliwe? Bo to był też. Czy jest szkodliwe? Temat. Swego czasu, czy producenci mają
listę samochodów na swoich stronach, czyli to jest do publicznej wiadomości, są listy, listy aut, do których instalacja jest opracowana. I gdybyśmy sobie poszukali taki wykaz samochodów, do których jest zaadaptowana ta instalacja szóstej czy piątej generacji, to jest to bardzo długa lista, bardzo. Musimy wziąć pod uwagę to, że dopiero tak naprawdę praktyka weryfikuje, jak rzeczywiście te auta będą się na gazie zachowywały. Były takie sygnały, że jednak zasilanie tylko i wyłącznie gazem ciekłym i podawanie ich przez wtryskiwacze benzynowe, no troszeczkę skraca żywotność tych wtryskiwaczy, tudzież pompy paliwa. Dlatego też pompy są tak naprawdę adoptowane, czyli ta pompa nie jest oryginalną pompą paliwową. Jest pompa, która jest zmieniana, przerabiana i dopiero montowana razem z instalacją gazową po to, ażeby no, na gazie działała jak najdłużej, tak powiem ogólnie. Kolejne pytanie ma bardzo głęboki sens. Cytuję, wydaje mi się, że ważnym pytaniem by było, czy i kiedy powstanie instalacja LPG pod nowoczesne silniki, która będzie miała rozsądną cenę. To jest prawie, że pytanie o przyszłość LPG, bo te nowoczesne silniki wlewają się na rynek szerokim strumieniem. Tak. No, pytanie naprawdę szerokie. Cóż, historia rozwoju w ogóle branży autogazu pokazuje, że nadążamy za tym, co się dzieje w motoryzacji. Natomiast jest rzeczywiście tak, że to producenci decydują o tym, co wypuszczają na rynek, jakie to są konstrukcje, jakie są rozwiązania. Producenci instalacji gazowych muszą po pierwsze zapoznać się z tym, co jest w silnikach, po drugie pomyśleć, jaką instalację tam zamontować, jak rozwiązać wszystkie problemy, z którymi się spotkają w trakcie eksploatacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast musimy wziąć pod uwagę to, że jeśli mówimy o tanich instalacjach do nowoczesnych silników, to nie bardzo jedno z drugim tu się będzie zgrywać. Nowoczesne silniki wymagają naprawdę dobrych instalacji pod kątem i sprzętowej, i pod kątem sterowników, którymi będziemy tą dawkę gazu jakoś ustalać, emulować sygnały i tak dalej, i tak dalej. Jest to naprawdę bardzo złożony proces, ale na pocieszenie powiem, że ten proces to już tak naprawdę trwa od dobrych 5-6 lat, kiedy mamy rodzime systemy, czyli własnej produkcji instalacje do wtrysku paliwa, do bezpośredniego wtrysku paliwa. I jak do tej pory sobie z tym całkiem nieźle radzimy, więc sądzę, że będzie tak jak z każdą jedną instalacją. Tak jak kiedyś były gaźniki, baliśmy się systemów na wtrysku paliwa. W tej chwili wtrysk paliwa, te instalacje drugiej, trzeciej generacji odchodzą do historii. Pojawiają się instalacje czwartej, piątej generacji. Jeśli trzeba będzie, pojawi się siódmej generacji. Nie widzę w tym problemu. Kolejne pytanie jest poniekąd konsekwencją mojego nagrania, również tu w Radomiu sprzed roku, gdzie rozmawiałem z właścicielem korporacji taksówkarskiej, który ma mnóstwo samochodów hybrydowych z instalacją LPG. W konsekwencji po tym nagraniu, tak naprawdę dzisiejsze nagranie się odbywa, można by powiedzieć. A pytanie jest o gaz w hybrydach. Wówczas właściciel był bardzo zadowolony. Czy dzisiaj, rok po tamtym nagraniu, dokonał się jakiś przełom, coś więcej wiemy na ten temat, jest jeszcze lepiej, a może się coś zmieniło na niekorzyść? Jak jest z tym gazem w hybrydach? Sytuacja zmieniła się o tyle, że zrobiliśmy kolejnych kilkadziesiąt samochodów z napędem hybrydowym. To jest tylko właściwie jedyna zmiana, czyli nasz bilans aut pod tytułem hybryda na gaz się zdecydowanie zwiększył. Jest to też konsekwencja może i tego artykułu, i też informacji o tym, że te hybrydy, że montujemy instalacje do hybryd. Robimy również sporo aut klientów, którzy nie pracują zawodowo jako firmy, które świadczą usługi przewozu osób. Są też prywatni właściciele, którzy również montują instalacje do silników hybrydowych. Ogólnie muszę powiedzieć, że ta jednostka akurat napędowa, ten silnik 1.8, zwykły, prosty, który jest właśnie w tych hybrydach,
jest idealnym silnikiem do zasilania gazowego. Naprawdę bardzo przyjemnie się to montuje, bardzo fajne są efekty, jeśli chodzi o ekonomię. No, współpraca akurat z firmą taksówkarską jak najbardziej się rozwija. Natomiast jest to segment samochodów, które wydaje mi się, że są bardzo wdzięcznymi do montażu. I myślę, że dla użytkowników również, bo spalanie gazu na poziomie rzędu 7 litrów plus litr benzyny jest chyba bardzo dobrym wynikiem. Kolejne pytanie bardzo poetyckie, bo brzmi tak. Czy lubryfikacja ma techniczne uzasadnienie, czy jest to tylko motoryzacyjna homeopatia? Słuchajcie, z jednej strony, jeśli sprawdzicie sobie na stronach producentów tych firm, które produkują system lubryfikacji, sprawdzicie sobie listę aut, do których zalecają, to okaże się, że bardzo niewiele zostaje samochodów, do których możemy zamontować bezpiecznie gaz. W związku z tym proponowałbym zdać się jednak na doświadczenie montażystów, którzy mają, nie wiem, 15-20 lat obycia z samochodami, też z tym, jakie to przynosi konsekwencje, i tutaj wybrać najlepsze rozwiązanie. Niekoniecznie musi być to dotrysk benzyny, niekoniecznie musi być to lubryfikacja. Naprawdę w większości aut takich rozwiązań nie ma potrzeby stosować, ponieważ mamy naprawdę dobre wtryskiwacze gazowe i naprawdę jesteśmy w stanie tak mieszankę ustawić, że nie będzie konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Bardzo ciekawe pytanie. Czy lepiej kupić auto z LPG i ryzykować remont głowicy za 2000, czy kupić bez LPG i zapłacić za instalację 4000? Czyli ja to rozumiem w ten sposób. Czy lepiej kupić auto z LPG już zamontowanym, które potencjalnie mogło zrobić całkiem sporo kilometrów, bo po coś ktoś to zainstalował, czy i następnie otrzymać silnik, który ma całkiem spory przebieg, czy może lepiej wziąć właśnie auto na benzynie, które potencjalnie ma mniejszy przebieg i dopiero zacząć od instalacji we własnym zakresie, kiedy wiemy wszystko, kontrolujemy wszystko, wiemy dokładnie, na czym stoimy. Ja bym tutaj skupił się może tylko na takim aspekcie pod tytułem, co sprawdzić, jeśli chodzi o instalację gazową, jeśli kupujemy auto. Na pewno wypadałoby przede wszystkim sprawdzić dokumenty, czyli to, czy ta instalacja, montaż tej instalacji został udokumentowany pieczątką w dowodzie rejestracyjnym. Bardzo często tych pieczątek nie ma. Później jest kłopot z odtworzeniem całej dokumentacji montażowej. Po drugie, sprawdzić, jak długo jeszcze jest ważność legalizacji zbiornika. Czy na przykład nie przyjdzie nam za pół roku wymieniać zbiornik. No i po trzecie, mniej więcej ocenić kondycję instalacji. Nie znając się na tym zupełnie, można poprosić o książkę gwarancyjną, gdzie właściwie wszystkie przeglądy gwarancyjne, a gwarancja jest w tym momencie no, przynajmniej na 2 lata, więc to powinno być udokumentowane. Mamy obraz jakiejś historii, ile ten samochód przejechał, jak to wygląda. I tyle. Jeśli ktoś się obawia tego, że auto będzie miało rzeczywiście duży przebieg, pozostaje montaż nowej instalacji, to już jest kwestia kalkulacji, co nam się bardziej opłaci. Kolejne pytanie. Dlaczego producenci nie wprowadzają do oferty opcji z gazem? Ja bym to właściwie sparafrazował. Dlaczego tak niewielu producentów wprowadza do oferty opcji z gazem? Bo jakieś tam są. Chociaż też różnią się w zależności od marki. Tak. No na naszym rynku przyjęło się generalnie coś takiego, że producenci obawiają się troszeczkę być może o swoje silniki. W związku z czym, jeśli montaż instalacji gazowej, to korzystają z gotowych rozwiązań, czyli z tego, co jest u nas na rynku. Można oczywiście sobie kupić samochód z gazem i wtedy te instalacje, które tutaj są oferowane, są montowane albo bezpośrednio przez serwisy, czyli w serwisach jest to zakładana ta instalacja, bądź też przez warsztaty, które ściśle współpracują z daną marką czy z danym serwisem. I to jest właściwie rozwiązanie, które jest od wielu lat i funkcjonuje. Ci, którzy bardzo chcą jeździć na gazie, zamawiają auto z instalacją gazową i te instalacje są montowane na poziomie, powiedzmy, tej obsługi dealerów. Mankament jest może jedyny taki, że koszt takiej instalacji jest niemal 2 razy większy niż na wolnym rynku, powiedziałbym, czyli w niezależnym warsztacie. Tak to wygląda.
Kolejne pytanie. LPG zawsze ciekawy temat, pisze Błażej, a zwłaszcza ciekawi mnie w silnikach z bezpośrednim wtryskiem i turbo. No właśnie, w komentarzach często słychać, że turbo to jest duży problem, że teraz dzisiaj wszystkie silniki są uturbione, co ja zrobię z gazem, co wy robicie z gazem? Montujemy po prostu. Akurat jeśli chodzi o silniki doładowane, czyli turbo, to jest to jak najbardziej rozwiązanie, które służy zasilaniu paliwem gazowym. Dlaczego? Dlatego, że gaz podajemy przynajmniej w czwartej generacji jako fazę lotną. Doładowanie, czyli zwiększenie ciśnienia w komorze spalania jest jak najbardziej nam służy. W ogóle gaz potrzebuje nieco więcej tlenu do tego, żeby się w pełni spalić. I akurat takie rozwiązania powodują to, że nie ma spadku mocy, auto są dalej oszczędne, bardzo ładnie się zachowują, turbina jest przyjacielem gazownika, tak powiem ogólnie, natomiast w połączeniu z bezpośrednim wtryskiem benzyny, no to jest właściwie standardowe rozwiązanie. Tutaj, jeśli chodzi o emisję i tak dalej, pojemności silników są coraz mniejsze, natomiast tej mocy każdy chciałby coraz więcej. Bez doładowania tego silnika, no raczej tej mocy nie będzie i nie będzie frajdy z jazdy. Także jak najbardziej instalacje gazowe, zarówno do bezpośredniego wtrysku, jak i turbiny, nie ma tutaj żadnego problemu. Następne pytanie idzie poziom wyżej, jeśli chodzi o skomplikowanie. Otóż pytanie jest o gaz w dieslu. To mnie bardzo zawsze interesowało i jak to działa i dlaczego jest takie drogie. Dlaczego jest takie drogie? No zacznijmy od początku. Gaz w dieslu, tak, natomiast też mieliśmy sporo takich zapytań swego czasu, kiedy jeszcze, czyli kilka lat temu, kiedy w ogóle była jakaś taka epoka diesla i bardzo wielu użytkowników aut w ogóle wybierało diesla jako sposób na to, żeby jeździć. Jeśli mówimy w ogóle o zasilaniu, o mieszaniu gazu i oleju napędowego, to mówimy tylko i wyłącznie o mieszance tutaj. To nie jest tak, od razu rozwieję wątpliwości i oczekiwania na przykład tych, którzy chcieliby w silniku diesla jeździć tylko na gazie. To się nie uda, przynajmniej bez przeróbki tego silnika. To, co stosujemy, to jest domieszka gazu w ilości powiedzmy 20-30% ogólnego udziału w mieszance. Czyli możemy do zasilania olejem napędowym dorzucić również jakąś tam ilość gazu i w ten sposób uzyskamy taką mieszankę, która przyniesie nam jakieś tam oszczędności. No i spowoduje to, że ten silnik będzie rzeczywiście może pracował lepiej, bo to się wszystko będzie ładniej dopalać. Natomiast tutaj granica taka ekonomii i też powiedziałbym bezpieczeństwa, no to jest raczej 50%, czyli połowa udziału gazu, przynajmniej jeśli chodzi o LPG, bardzo trudna do zrealizowania w praktyce. To, co było realne, to były osiągi rzędu 30% udziału gazu w całej mieszance. I tyle. Natomiast dlaczego są to drogie? Dlatego, że instalacje były tak naprawdę przeznaczone do aut, które pracują ciężko, czyli ciągniki siodłowe, auta ciężarowe, dostawcze, autobusy, auta, które przejeżdżają rocznie, nie wiem, 80-100 tysięcy kilometrów. Wtedy ta ekonomia tam naprawdę ma jakieś uzasadnienie i rzeczywiście jest ekonomia i jest oszczędność. W przypadku silników małych w autach osobowych absolutnie nie ma to uzasadnienia. Jak to jest z hybrydą LPG? Czy zazwyczaj silnik musi być ciepły, by przyłączyć na gaz? A tu mamy start z napędu elektrycznego, a więc silnik co chwilę gaśnie i się odpala. I teraz pytanie, czy po ponownym odpaleniu musi przez chwilę znowu chodzić na benzynie? Nie musi. Tak jak ustawiamy najczęściej hybrydy, to ustawiamy pod tym kątem, ażeby udział benzyny był jak najmniejszy. I stąd są pewne strategie w sterownikach gazowych, które nam na to pozwalają. Jeśli ktoś jeździł hybrydą, to wie o tym, że na przykład w lecie klimatyzacja działa cały czas. Czy silnik elektryczny, znaczy czy silnik spalinowy pracuje, czy też nie pracuje. Tak samo działa pompa wody, bo jest elektryczna. Tak samo działa układ ogrzewania, ponieważ jest grzałka w takim zbiorniku, który tam jest. No to są takie rozwiązania bardzo praktyczne, ale pozwalające na to, że w momencie, kiedy odpalamy auto z napędem hybrydowym, to właściwie w ciągu pół minuty mamy już płyn podgrzany do temperatury 35-40 stopni.
Dlatego też nie ma tu takiego ryzyka, że każdorazowe odpalenie będziemy czekać, aż silnik się zagrzeje. On jest cały czas utrzymywany w takiej temperaturze, która pozwala na to, że auto właściwie za każdym razem, kiedy się uruchamia, może przez sekundę pracuje na benzynie, natomiast zdecydowanie większość to jest tylko i wyłącznie praca na gazie. Tutaj pytanie bardzo konkretne o termostat, a więc pozostajemy przy temperaturze. Czy powinien być inaczej ustawiony, jeśli jest instalacja LPG? Nie, nie stosujemy w ogóle takich rozwiązań pod tytułem jakieś szczególne przerabianie termostatów, czy też, nie wiem, poprawianie konstruktorów silników. To, co jest oryginalnie w silniku, stan za stany, utrzymujemy taki, jaki był. Generalnie zgodnie też z wymogiem przepisów, tak, że zasilanie gazowe nie powinno zakłócać pracy pierwotnego układu, jakim jest zasilany silnik. Także tutaj nie ingerujemy, skoro tak jest to wymyślone, że termostat ma się otworzyć przy 85 stopniach, czy też przy 3, to niech tak pozostanie. LPG a CNG, co jest bardziej ekologiczne i dlaczego? Co jest bardziej ekologiczne? No, ze wszystkich wykazów i tudzież opracowań wynika, że CNG. Dlatego, że jest to najprostszy węglowodór, metan, jedna cząsteczka tylko tlenu, czyli spalanie jest o wiele prostsze, łatwiejsze i mniej, właściwie mniej, no, jak najmniej środków, substancji toksycznych, które mogą się wydzielić z silnika. Tak to wygląda. Natomiast jeździmy głównie na LPG ze względu na tym, że jest większa dostępność, jest infrastruktura i tak dalej, i tak dalej. No to są szerokie tematy, zarówno rynek LPG, jak i CNG. Pytanie o silniki TSI. Ile faktycznie silniki TSI mają dotrysku paliwa i jak z ich żywotnością? Realnie zakładamy, żeby ten udział benzyny nie był większy jak 25%. To jest taki priorytetowy cel ze względu na ekonomię, czyli jeśli ktoś decyduje się na montaż instalacji gazowej do silników TSI, to podejrzewam, że zrobi sobie kalkulację, ile przejeżdża kilometrów, ile będzie oszczędzał na gazie i tak dalej, i tak dalej. 25% jest to uzasadnione, ekonomicznie jeszcze jest to uzasadnione. Auta, w których na przykład mamy wyniki pod rzędu, nie wiem, 30% udziału benzyny, raczej nie proponujemy montażu, ponieważ ta instalacja się będzie długo amortyzować. Chyba że ktoś bardzo chce i na przykład robi długie przebiegi. Natomiast do 20% w dobrych, akurat TSI, no, nie należą do tych, gdzie da się radykalnie ograniczyć tą ilość paliwa. Najmniej to jest 15%. Najmniej. To jest ciekawe pytanie o LPG jako element tuningu. LPG, a konkretnie LPI jako zimne paliwo z wysoką odpornością na spalanie stukowe, czyli LPG jako element tuningu właśnie. Co o tym sądzisz? Tak, to jest rzeczywiście bardzo fajne rozwiązanie. Też bym to pytanie rozdzielił, ponieważ zasilanie samo w sobie paliwem gazowym w fazie ciekłej jest super rozwiązaniem. Nawet przepis jednoznacznie mówi o tym, że w takim przypadku nie może być zwiększona moc silnika, tam chyba bodajże o 3 czy 5%. I można się zastanawiać, skąd taki przepis się wziął. No otóż stąd, że musimy sobie zdać sprawę, jeśli dostarczamy do komory spalania ciekłe paliwo LPG, to ono się bardzo gwałtownie będzie rozprężać, czyli odparuje. Odparowując, zabiera nam ciepło z tej komory spalania, czyli tak naprawdę zagęszcza się ten ładunek. Co powoduje to, że jest rzeczywiście zupełnie inna praca silnika, jest zwiększany moment obrotowy, moc i tak dalej, i tak dalej. I tutaj absolutnie przy takim zasilaniu nie ma żadnych spadków mocy, jest wzrost. Przy czwartej generacji, czyli tam, gdzie dostarczamy gaz w fazie lotnej, bardzo często przy silnikach jakichś tuningowanych, czy takich, które były modyfikowane pod kątem wzrostu mocy, stosujemy przy tych maksymalnych obciążeniach pewien udział benzyny i wtedy również te auta, przynajmniej zgodnie z tym, co na hamowni mierzymy, jeśli chodzi o moc i moment, mają większą moc na zasilaniu gazowym niż na benzynowym.
pytanie o garaże podziemne. Czy słuszny jest zakaz parkowania w garażach podziemnych dla autoinstalacji LPG? No, biorąc pod uwagę właściwości gazu LPG, jest to przepis słuszny. Niestety, mówię niestety, bo no, można tutaj gdybać, skąd się ten przepis wziął i tak dalej, i tak dalej, i może nam to trochę utrudniać życie. Niemniej to trzeba, musimy sobie jednoznacznie powiedzieć, że gaz jest cięższy od powietrza. Czyli w każdym jednym przypadku, jeśli on tam będzie się wydostawał na zewnątrz, to będzie się przemieszczał w najniżej położone miejsce w terenie. Jeśli są to garaże podziemne, to on tam będzie zalegał, bądź też wejdzie gdzieś nisko w kratki wentylacyjne, czy też ściekowe i tak dalej, i tak dalej. A jeśli już tam się dostanie, to może tam sobie być długo. I stąd wydaje mi się, że jest zasadność tego przepisu. Natomiast praktycznie, no to wypadałoby, żeby gaz, czyli auto jeździło z instalacją gazową nieszczelną. No takich przypadków nie przypominam sobie, żeby ktoś do nas nawet przyjechał, no nie wiem, z ostatnich 10 lat na pewno. Jest to zasadne wtedy, kiedy auto uczestniczy w kolizji, w wypadku i rzeczywiście jest ryzyko, że coś się może urwać, rozszczelnić. Natomiast no, praktycznie się to nie zdarza. Dlatego też ten przepis jest, trochę utrudnia życie, no ale to wynika, tak jak powiedziałem, z samych właściwości paliwa LPG. Natomiast no, warto też zwrócić uwagę na to, że nie wszędzie te zakazy występują, ponieważ jeśli jest pomieszczenie wentylowane i nie ma jakichś, powiedzmy, odpływów, gdzie ten gaz mógłby się tam przedostać, to absolutnie nie ma takiego ryzyka. Wentylacja powoduje to, że wydmuchujemy wszelkie ilości gazu, który tam może zalegać. Kolejne pytanie na temat silników 5.0. Zakładam, że tu chodzi o amerykańskie jakieś V8 przykładowo. Jeśli tak, to jaki przedział cenowy mniej więcej? Czy się opłaca w ogóle zakładać instalację LPG do takich silników? No myślę, że tutaj czy się opłaca, no to już jest pytanie indywidualne. Ja uważam, że zawsze się opłaca jeździć tanio. Natomiast 5 litrów, 5,5. Trudno powiedzieć mi konkretnie. Tu jest, powiedzmy, przedział cenowy od i tu jest, nie wiem, 4-5 tysięcy i w górę. Dlaczego? Nie ma kłopotu z montowaniem instalacji do takich motorów. Dlatego, że akurat duże pojemności, to jest duża liczba cylindrów, to jest pewien zapas mocy, to jest dużo wtryskiwaczy gazowych i tak dalej, i tak dalej. O wiele łatwiej jest to, że tak powiem, dostroić i ustawić niż auto, które ma, nie wiem, 1,4 silnik i też ma koni 200. Wtedy naprawdę trzeba się tutaj troszeczkę postarać. Natomiast z dużymi motorami koszt instalacji niestety związany jest z tym, że najczęściej trzeba zastosować dwa reduktory, trzeba zastosować odpowiednie wzmocnione i przewody, którymi dostarczymy gaz, wielozawór i tak dalej, i tak dalej. Tu po prostu musimy stworzyć takie warunki, żeby tego gazu nigdy nie zabrakło, niestety. Co z nowymi samochodami z rynku USA z bezpośrednim wtryskiem paliwa? Jeśli nie ma dla nich dedykowanej instalacji, to czy istnieje możliwość zaadoptowania innej? Tak, znaczy bardzo dużo silników, które przyjeżdżają ze Stanów akurat, to są silniki Forda, czyli są EcoBoosty tak zwane. I akurat z tymi silnikami jest historia o tyle przyjemna, że bardzo dobre są wyniki, jeśli chodzi o zasilanie gazem. Czyli spalanie, udział benzyny tam w żadnym nie przekracza 20%. Bardzo ładnie się zachowują, są też bardzo przyjemne w regulacji. Taka jednostka napędowa, która wydaje mi się, że jeśli chodzi o możliwości zasilania gazem, jest naprawdę fajna. To w takim przypadku od silników czterocylindrowych. W przypadku większych należałoby, czyli 6-8 cylindrów, należałoby również gdzieś odnaleźć instalację, czy to piątej, czy też szóstej generacji. Też są takie instalacje opracowane. Generalnie wszystkie instalacje do wtrysku bezpośredniego są dedykowane. Ja wiem, że to brzmi trochę tak dziwnie, bo każdy chciałby wiedzieć, czy do jego konkretnie auta taką instalację będzie miał, czy też jest już taka dedykowana. Ta nazwa bierze się stąd, że właściwie regulacja, czy też strojenie, wykonanie mapy tak zwanej gazu
no nie jest takie proste jak w przypadku czwartej generacji. Tutaj każdy jeden silnik nowy, który się pojawia, no wymaga poświęcenia przynajmniej 2-3 dni na to, ażeby tą mapę bardzo precyzyjnie dostroić, żeby też ten silnik zbadać pod kątem możliwości i kłopotów, to o czym też wcześniej mówiłem. Zbliżamy się do końca listy. Pytanie, które nie jest do końca precyzyjne, ale może w praniu nam tutaj wyjdzie, jak to rozumieć. Czy butla zamontowana do jazdy na wsteczny może spowodować wypalenie zaworów? Zawieszam pytanie w powietrzu. Co tak, to, by było? To pytanie zawisło w powietrzu. No jest taki, powiedziałbym, warsztatowym językiem, jakby to się miało tak właśnie, butla do jazdy na wstecznym. Chodzi tu o to, że jeśli montujemy na przykład zbiornik w miejsce koła zapasowego, to musimy sobie uświadomić, że gaz tam pływa. Pływa, przelewa się, czyli jak jedziemy, jak przyspieszamy, to on się będzie przelewał do tyłu samochodu, jak będziemy hamować, będzie przelewał się do przodu. Jakbyśmy sobie wyobrazili, nie wiem, Titanica, który tonie, no nie? I ma takie ściany grodziowe, to co na statkach było, żeby się nie przelewały, to co mają cysterny, o właśnie, daleko nie szukając. Powinny być grodzie w środku, czyli nie pozwalają na to, że cały płyn w jednym momencie przeleje się do przodu bądź do tyłu. No w zbiornikach gazowych już tego chyba nie ma. Dawno temu chyba producenci jeszcze stosowali te przegrody. Czyli jeśli mamy wielozawór, który zabiera gaz z tyłu samochodu, no to jest wszystko w porządku, bo wtedy, kiedy przyspieszamy, gaz przelewa się do tyłu zbiornika i wielozawór ten gaz zabiera. Jeśli mamy wielozawór z kolei taki, który jest zamontowany z przodu, od strony przedniej samochodu, no to w momencie przyspieszania, kiedy gaz wpływa do tyłu, jest takie ryzyko, że ten wielozawór tego gazu po prostu nie zaśnie. No tak jest. Stąd się przyjęło takie stwierdzenie, że jeśli ten wielozawór pojawia się nie z tej strony, no to mamy samochód do jazdy na wstecznym. No i już. Praktycznie? No praktycznie jest tak, że rzeczywiście w przypadku aut, które potrzebują dużo gazu w momencie przyspieszania, czyli takie, które rzeczywiście mają duże zapotrzebowanie na gaz, może się zdarzyć, że ciśnienie gazu w układzie spada. Natomiast drugą część pytania pod tytułem wypalanie gniazd zaworowych, to ja rozumiem jako coś takiego, co jest związane ze zbyt ubogą mieszanką, czyli za wysoką temperaturą spalania, czyli w konsekwencji uszkodzeniem gniazd zaworowych, czy też zaworów. Okej, czy jedno z drugim się jakoś wiąże? No nie wydaje mi się, dlatego że spadki ciśnienia są monitorowane przez czujnik ciśnienia, który jest gdzieś w układzie gazowym zamontowany. Jest sterownik, który ma korygować różnicę ciśnień, czyli nanosić poprawkę. Czyli mieszanka, jest korekta dawki gazu jest związana z tym, jakie jest aktualnie ciśnienie w układzie, nawet nie na reduktorze, ale już w samym układzie. I tyle, czyli to mamy pod kontrolą. Natomiast spadki ciśnienia poza pewną graniczną wartość spowodują to, że auto się przełączy na benzynę. I tyle. Dlatego raczej bym tego nie wiązał. No i rzeczywiście trzeba by montować ten wielozawór no w taki sposób, ażeby w przypadku przyspieszania no nie było takich sytuacji, że będzie spadek ciśnienia. Pytanie techniczne. Dlaczego żaden zakład nie bierze się za kontrolę i regulację luzów zaworowych? Trudno mi powiedzieć, jak jest w innych warsztatach i tak dalej, zakładach. Natomiast regulacja luzów zaworowych no, w nowszych silnikach jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo albo trzeba zająć się płytkami, tudzież szklankami przy okazji, żeby się dostać w ogóle do tego, czasami trzeba zdjąć wałki rozrządu i tak dalej, i tak dalej. Są to niekiedy skomplikowane dość operacje, które oczywiście są w zasięgu każdego mechanika, który jest mechanikiem i się na tym zna, natomiast niekoniecznie gazownika. Gazownicy zajęci są raczej montażem gazu i tak z praktyki powiedziałbym, że to co robimy na przykład my, robimy rzeczy pod tytułem wymiana świec, tudzież wymiana cewki, ale to przy okazji diagnozowania jakichś tam usterek w silniku, czy też niedomagań. Tak, to wtedy, jeśli trzeba to zrobić na szybko, to robimy takie rzeczy. Natomiast tu staramy się z drugiej strony nie wchodzić w kompetencje mechanikom. To, co jest związane z silnikiem, to, co jest związane w ogóle z obsługą silnika, leży już po stronie klienta.
Niestety w wielu przypadkach jest tak, że no, stany, zastany, czyli to, w jakim stanie jest silnik, no, wymusza na nas niejako działania od razu, tak? Czyli ja wiem, że tutaj bez poprawek typu na przykład wymiana świec, ten samochód nie będzie jeździł dobrze na gazie, nawet nie wyjedzie poprawnie lub też w niektórych przypadkach nawet nie będę go w stanie dobrze wyregulować. Natomiast co do takiej obsługi okresowej, czy też kontroli luzów zaworowych, mechanicy, ludzie, którzy się na tym znają, mają narzędzia odpowiednie, doświadczenie. Tak to wygląda. I ostatnie pytanie. Jak silniki z bezpośrednim wtryskiem benzyny, na przykład TSI, TFSI, znoszą instalacje gazowe z dotryskiem benzyny, żeby schłodzić wtryskiwacze w dłuższym okresie czasu, kilka lat? Mhm. Czy trzeba stosować jakieś zabiegi, żeby silnik nie uszkodzić? Kiedy zaczęliśmy przygodę z bezpośrednim wtryskiem benzyny, mieliśmy takie obawy co do żywotności wtryskiwaczy właśnie, czy też innych podzespołów układu paliwowego. I taką przyjęliśmy granicę bezpieczną, że te 20% udziału benzyny, no właśnie, to tak naprawdę wynika z tego, że otwieramy wtryskiwacze benzynowe na ten najkrótszy, możliwie najkrótszy czas. Po to, ażeby utrzymać ich w dobrej kondycji, one po prostu są cały czas w pracy. Natomiast ilość tej benzyny jest rzeczywiście znikoma. I tyle. Praktyka pokazuje, że właściwie nie mieliśmy przypadku takiego, w którym wtryskiwacze benzynowe uległyby jakimś uszkodzeniom. Stąd są takie rokowania przyszłościowe, że być może nie musi to być 20%. Może w zupełności wystarczyć 15%, czy też 10% udziału benzyny. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Piotrze, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za odpowiedzi na te pytania. Myślę, że to, co ja napisałem na swoim profilu na Facebooku, że na pytanie będzie odpowiadał ekspert, który mocno siedzi w tematem, to nie były słowa rzucone na wiatr. Z przyjemnością słuchałem wszystkich tych odpowiedzi. I zapraszam oczywiście do komentowania pod tym filmem, bo myślę, że zajrzysz pod film i również jeśli znajdziesz jakieś ciekawe pytanie, zapraszam, zachęcam do zadawania kolejnych pytań, to postaramy się też przygotować paczkę kolejną odpowiedzi, jeśli takie pytania się pojawią. Dziękuję bardzo jeszcze raz za odpowiedzi. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!